Doberek, dzień dobry. Witam się z Wami bardzo, bardzo gorąco i serdecznie. I co? I po pierwsze, przepraszam, że nie skończyłam Wam vloga, ale znowu zawiesił mi się, słuchajcie, telefon i niestety, ale pół dnia byłam bez telefonu, w sumie 3/4 nawet dnia. I ja teraz wychodzę, słuchajcie, muszę jechać załatwiać sprawy. Zaraz Wam pokażę moją szybką stylizację, mój zapach na dziś. Nie wiem w ogóle czemu, ale dzisiaj zachciało mi się, słuchajcie, Flor Musk. Jest to Narciso Rodriguez. Narciso Rodriguez, ja nie wiem czy tak się czyta, ale tak się czyta. Jeżeli chodzi o rozświetlenie, to dzisiaj WhatsApp jest na moich kościach policzkowych. To tutaj delikatne rozświetlenie, to to. Jeżeli chodzi o usta, to jest to ta nowość, co Wam pokażę chyba dopiero dzisiaj na vlogu. Z TK Maxa, z Yves Saint Laurent i to jest ten taki stain, nie pamiętam nawet w jakim kolorku, nie pamiętam, chyba 11 albo 111, teraz nie pamiętam, ale to Wam później pokażę, pokazywałam Wam go na vlogu, jak byliśmy w parku. Moja stylizacja jest taka, że mam tą katankę z Shein, nie wiem czy będzie coś z tyłu, o może widać, ta z tymi takimi fajnymi porozcinanymi plecami, co mi się strasznie, strasznie podoba. Także mam to, bluzka z Shein. Bardzo, bardzo ją polubiłam. Jeśli chodzi o spodnie, to właśnie wybrałam sobie z powrotem te. Strasznie je lubię, bo są wygodne. I adidaski w tym kolorze oraz torba ta YouTube'owa, bo jest mi z nią wygodnie. Przepchaną mam ją całą, bo mam masę załatwiania dzisiaj spraw. Także ja spadam, patrzę, czy wszystko już zrobiłam. Jeszcze wstawiłam, słuchajcie, pranie. Pogoda jest taka nie wiadomo jaka, bo tak się troszeczkę jakby zanosi, słuchajcie, na co? Na deszcz. No, się trochę tak zanosi, może będzie padać. Nie wiem, o, Lala przyszła, ale ja Lali nie mogę powiedzieć. Lala, musisz zostać. Nie, na dworze musisz być. Zostań. No. Także ja brykam, słuchajcie, załatwiać. Patrzę, czy wszystko wzięłam. Telefon mam. Obudowę gdzieś zgubiłam ostatnio, słuchajcie. Wiem, czego nie wzięłam chyba. Czy wzięłam na bilet? Wzięłam na bilet, dobra. Zostań, zostań. Psiu. Lala zaraz będzie zanosiła. No, także ja nie skończyłam Wam vloga. Brygada wczoraj pojechała, także ja w ogóle coś mnie poskładało wczoraj. Dzisiaj widzę, że jakoś o dziwo, na razie nie narzekam, ale wczoraj mnie poskładało, gdyż bolały mnie korzonki. Tak jakby mnie bolały korzonki, a dzisiaj już jakoś tak mniej, więc wydaje mi się, że mogło to po prostu mnie albo najzwyczajniej gdzieś przewiać, albo po prostu się jakoś nad... Jak się to mówi? Nie nadwyrężyłam. O. Ja myślałam, że to ten pan, co u mnie był z Liberty Gas, ale chyba nie. No, także ja jadę dzisiaj odkręcać, słuchajcie, sprawę z tymi rachunkami, czyli z tym licznikiem, z tym prądem, z tą elektryką, słuchajcie, na tym metrze, na liczniku. Morning! No, także ja brykam. I co? Brygada pojechała, było bardzo wesoło, bardzo fajnie. No i co? I jadę załatwiać. Nie cierpię już, po prostu nie cierpię. Już mam dosyć taktyk załatwiania spraw, że masakra. Ale jeszcze dostałam wiadomość dzisiaj właśnie od tej pani, która jest tym administratorem tych tutaj tymczasowych domków. O może tak, nie chcę tu używać imion, nazwisk. Dostałam wiadomość, że panowie chcą tam wsadzić maszyny. Maszyny, słuchajcie, dmuchające, żeby osuszyć chyba te ściany. Natomiast no, okazało się, że na liczniku jest nabite 106 funtów i w sumie najstarsi górale nie wiedzą skąd jest ta kwota. Także ja właśnie jadę to wyjaśniać. No i poprosiła o to, żeby tam gdzieś w sejfie zostawić klucze, ponieważ oni jutro chcą tam wejść. No więc tak to wygląda. I co? No i ja jadę dalej załatwiać. Jeszcze też dzisiaj spodziewam się, słuchajcie, telefonu. Spodziewam się dzisiaj telefonu. Mianowicie odnośnie mojego tematu, mojego zapytania, ponieważ zadałam pytanie tej pani tutaj, która mnie wspiera, jakby wyglądała sytuacja dalej, jeżeli będą chcieli mnie wsadzić w ten dom, a ja nie będę na przykład chciała, to zdając go, co dalej? Czyli gdybym chciała się pozbyć tego domu, zrezygnować, nie chcieć tam wchodzić, to co dalej? No wiadomo, że nabyłabym status bezdomnego, bezdomnej, bo to wiadomo. No i co dalej? No jaką pomoc mogliby oni oferować jakby? No. Ja mam dosyć tego domu i ja wiem, że nikt nie jest w stanie tego zrozumieć. Oni patrzą tylko na pieniądze, ale dla mnie to jest coś więcej niż pieniądze, bo tu się mieszka i to w tym miejscu po prostu, no dom to dom, no to trzeba lubić, tam trzeba chcieć przebywać, a
A ja już żygam tym domem. Dosłownie i w przenośni. Naprawdę. Pogoda jest super, nie jest gorąco, jest ciepło, jest leciutko wietrznie i chyba będzie padać. Chyba. No, na twarzy w ogóle mam właśnie ten, jak się to nazywało? No, to nawilżające. Wiecie, o co chodzi? Tą kurację nawilżającą z Eveline, a na to mam ten kremik Pure Finish z Elizabeth Arden z TK Maxa. Dobra, ja jestem już prawie na przystanku, nie kupiłam sobie żadnego Red Bulla, dopiero kupię jak wysiądę. I co? Mega jestem zadowolona z tego, słuchajcie, z tego czegoś z Yves Saint Laurent do ust. Jeżeli bym znalazła jeszcze w innym kolorze, to myślę, że z chęcią bym przechwyciła, bo z 30 funtów na 13, także spoko. No, ja czekam na autobusik. Powinien jakiś zaraz nadjechać i co? No i życzę Wam przyjemnego dnia, będę się odzywać do Was co jakiś czas. Może się teraz odezwę albo ze stoku, albo już jak załatwię cokolwiek. Także dam Wam znać. Do usłyszenia. No i hejo, hejo kochanie, witam się z Wami ponownie. No i cóż, powiem Wam tak, jeżeli chodzi o załatwione sprawy, są załatwione pomyślnie, czyli po mojemu. Teraz tylko jeszcze muszę wykonać pewne kolejne kroki oczywiście, ale sprawy załatwione pomyślnie, także tyle dobrego. Powiem Wam, że jestem tak głodna, tak mi się chce kawy, że nie bardzo nawet wiem, gdzie usiąść. Chciałabym gdzieś, kurczę, na zewnątrz. Ale nie wiem, co chcę zjeść, bo chciałabym zjeść łasaboja, a tam z kolei kawa jest taka dość średniowa. A chciałabym siąść, słuchajcie, na zewnątrz, żeby móc do Was chwilę pogadać. Także zobaczę, może pójdę właśnie do Saboya. Także sprawy załatwione, to mnie mega, mega cieszy. Zostaje mi co? Nie zostaje. Zostaje mi, załatwione zostało to, że cała kwota, słuchajcie, tej wody, która tam jakby leciała podczas mojej nieobecności, zostanie zdjęta, czyli generalnie 600, które tam się rzekomo jakoś ponabijało, będzie zdjęte. O, chyba przed Subwayem, chyba jest wolne miejsce. Byłoby super. A kolejna rzecz to jest taka, że na kluczyku tam, gdzie właśnie, ale arbuzy, patrzcie. No, chyba jakieś warzywa wezmę, jak będę jechała do domu. Idę, zjem kanapkę, pan tutaj nam śpiewa, zaraz będziecie widziały w tle. Jak to będzie widać? No, chodzi, śpiewa. Chodzi, śpiewa. No, także jeżeli chodzi o kluczyk, to kwota z kluczyka zostanie zdjęta, tylko ja będę musiała jeszcze podskoczyć do Paypointa i poprosić najzwyczajniej o kluczyk. Kluczyk, na którym jakby po zaaplikowaniu tego kluczyka i po wpisaniu kodu, który dostałam tam przez właśnie Utility Warehouse, no to, czyli przez mojego dostawcę, będzie zdjęta ta kwota z licznika i oni będą mogli jutro wejść i sobie tam suszyć, czy robić, co tam muszą robić. Także sprawy załatwione pomyślnie, to mnie bardzo, bardzo cieszy. Idę zjeść, ręka mi już boli. Idę zjeść, jeszcze idę. A nie, jeszcze zajdę do toalety, czekajcie. Także odzwonię się do Was niebawem. I hejo, hejo, jestem już w domu, jak możecie zaobserwować. Czekajcie, bo gdzieś mam włosa. Dobra. Dostałam właśnie list z Cancelu, także no, pokażę Wam drugą część listu. Taką treść listu dostałam. No. Po prostu masakra, także daję to do przetłumaczenia, bo nie wszystko... Chciałabym, żeby wszystko było dla mnie zrozumiałe, więc muszę to dać do przetłumaczenia. Co jeszcze Wam pokażę? Słuchajcie, pokażę Wam w ogóle, zobaczcie, jaką ja z całą torbą się jeździłam. Numer odwaliłam roku, jak zwykle poszłam, słuchajcie, dokupić w Punciaku dwa statywy. Jeden okazał się teraz, jak właśnie wyjmowałam, że był bez jednej nóżki, także zamiast trzech nóg miał dwie, więc poszedł do śmieci. Po prostu pech, no ale nie patrzyłam, także generalnie teoretycznie moja wina, ale z drugiej strony, no to chyba ktoś, kto wykłada produkty na sklep, na półki, to powinien patrzeć, że wykłada uszkodzone, a nie ja, bo w sumie mogłam się śpieszyć i tak dalej, więc dobra, pomijam już ten fakt, dobrze, że to kosztowało tylko funta. Dogrywam Wam właśnie dalej vloga, ale pokażę Wam tylko co udało mi się na szybkiego wyrwać jeszcze w TK Maxie, ponieważ cofnęłam się do TK Maxa, słuchajcie, bo myślałam, że dostanę, czekajcie, gdzie to jest, o, to jest dokładnie ta właśnie pomadeczka, o której ja Wam mówiłam, czekajcie, tutaj mam lusterko, więc się o nim posłużę, mam nadzieję, że Wam nie przeszkadza, i to jest ten stain niby do ust, nie, no nie, tutaj nic nie widzę,
Dobra, jakoś tu muszę sobie poradzić. To jest ten stain właśnie do ust, z którego ja jestem zadowolona, natomiast czy jest to wart tam, dajmy na to, tych trzech dych? No nie sądzę, nie sądzę. Ale do dwóch dych jak najbardziej tak. Trzyma się faktycznie długo. Dlaczego ja dosmarowuję? Bo mnie... Czekajcie. Generalnie jadłam, piłam i naprawdę niedużo się zmazał, ale mnie denerwuje jednak ta suchość. Ja jestem nieprzyzwyczajona czuć, że usta mam suche. Chciałam kupić jeszcze jeden, bo wydawało mi się, że ostatnio widziałam dwa i dobrze mi się wydawało. Widziałam dwa, tylko tyle, że ten sam numerek. To jest numerek 11 i to jest ta wersja, zaraz wam powiem, jak to się nazywa. Tatuaż Contour Matte Stain. 11. To był coś rose, coś tam. Przepiękny, przepiękny kolorek. Naprawdę, gdyby jeszcze był jakiś czerwony, czy taki, słuchajcie, czy taki nudziakowy, też bym zakupiła. Także, sorry. Naprawdę ładny, naprawdę fajny. Polubiłam się z tym produktem. Naprawdę, mogłabym go zarekomendować, gdyby nie ta cena, bo no trzy dychy za taki ten stain, może niekoniecznie, ale do dwóch dych jak najbardziej tak. No i właśnie myślałam, że go kupię, ale niestety go nie kupiłam, gdyż właśnie tak jak mówię, dobra, muszę wyjąć notę, sorry, że tak nie mogę się skupić. Już. No i właśnie był taki sam, więc bez sensu mi kupować taki sam, ale za to znalazłam tutaj dwa produkty, z których mam nadzieję, że się ucieszę. To jest oczywiście Sanctuary, ja ten produkt już znam. On faktycznie regularnie kosztuje coś około 10 funtów, coś 7, 8 czy 9 funtów. Jest to 4 Day Moisture Body Oil Spray. To jest ten taki olejek w sprayu. Taki, wiecie, dwufazowy, jego trzeba fajnie zamieszać w ten sposób i to jest ten taki w sprayu. Ja go uwielbiam, bo on po pierwsze fajnie się wchłania, a po drugie nie czuć właśnie, on szybciutko się bardzo wchłania i nie czujecie tej takiej lepkości. A trzecia rzecz, jaka jest chyba dla mnie taka jakby najistotniejsza, słuchajcie, to jest po prostu zapach. Ja uwielbiam zapach po prostu kosmetyków tych z... Ten zapach kosmetyków z Sanctuary, także bardzo, bardzo lubię. Bardzo fajnie zmniejsza, na pewno. Zmiękcza, słuchajcie, ciało, skórę. Zmiękcza ciało, no, zmiękcza skórę, wiecie o co chodzi. Także super ekstra i udało mi się go wyrwać za cenę 3,99. Mam nadzieję, że to widać, także fajna sprawa. Więc zakupiłam ten olejek i druga rzecz, jaką kupiłam, bo trzecie to w sumie się nie liczy, bo to są makarunsy. Wzięłam makarunsy Arancia, nie wiem jak się czyta, Macaron Orange Flavored, czyli pomarańczowe, zobaczymy, no zobaczymy, czyli będzie almond i pomarańcza, także powinno fajnie współgrać. Rzecz kolejna, nie wiem czemu mówię tak szybko, rzecz kolejna, słuchajcie, jaką zakupiłam, na jaką się zdecydowałam, jest to znowu przypadkiem, ponieważ ja z tej serii mam, czy ja ci tutaj mam, nie, gdzieś ci położyłam, pewnie tu u góry, o tu chyba gdzieś leży, albo mam ze sobą, nawet nie wiem, ten produkt do ust, ten z Christian Breton, kupiłam ostatnio ten taki plumper, czy ja go chyba nie brałam ze sobą, słuchaj, nie brałam, co nie brałam, o ten dokładnie, czyli Christian Breton i to jest Lip XL, ale że dzisiaj mam ten stain, tego nie używałam, natomiast właśnie z tej samej firmy znalazłam Age Priority Thermo Innovation i jest to Year Less SPF 30. I to mnie najbardziej skłoniło do tej decyzji, żeby to zakupić, właśnie te SPF 30. Ja nie mam niczego, co miałoby tak fajny protektor, czyli tak fajną ochronę jak 30. Także super, fajna butelka, zobaczymy, nic na razie, nic nie próbuję. Taka buteleczka, ona jest szklana, słuchajcie, więc jest dość ciężka. Dobre opinie widziałam, słuchajcie, na internecie, bo oczywiście sobie go wygooglowałam jeszcze, jak byłam właśnie w takiej Maxie, na aplikować go rano na twarz i szyję, najlepiej oczywiście po Age Priority Serum, tak, na pewno, oni zawsze to piszą, także na to nie zwracajcie uwagi, ale ja mam też ten te serum z czego to ja mam? Z czego to ja brałam, słuchajcie, te serum? Wiecie, które? Ono było z Walceny, już wiem, Walcena, mam je u góry, tu mam tylko krem. Także z Walceny mam serum, więc mogę sobie aplikować serum, a potem właśnie to lub to po prostu na ten kurację, na tą nawilżającą z Eveline. Także taki będę miała zamiar,
No, także póki co nic jeszcze nie mówię. Konsystencja pewnie, nie wiem, czy wydzielająca, czy kremowa. Nie wiem, zobaczymy. Także taki produkt zakupiłam i on był w cenie... Regularna cena to 57 funtów i faktycznie jest on dość drogi, bo nawet mi wyskakiwało i 6 dych, a ja zapłaciłam 16,99. Taka oto cena, także mam nadzieję, że będzie to dobry produkt. Tutaj sobie jeszcze później przejrzę, poczytam, więc to jest ta rzecz. Jeżeli znacie ten produkt, to proszę napiszcie mi w komentarzach pod tym filmem, co o nim sądzicie, czy miałyście, czy macie, czy używałyście, czy używacie, czy może po prostu znacie skądkolwiek, więc dajcie mi znać, jak się u Was to sprawuje. Jeżeli ktoś używa, ja dopiero zacznę, więc dam Wam znać. I co? Aha, no i co jeszcze zakupiłam? Zakupiłam jeszcze spodnie. Słuchajcie, spodnie przez przypadek je w sumie przechwyciłam, bo były na wieszaku z promocjami i powiem Wam, dlaczego je przechwyciłam. No jak nie będą dobre, to przypuszczam, że dam Klaudii, jeżeli nie będą na mnie dobre, bo myślę, że jej się też spodobają, a ona ma taki sam rozmiar jak ja. Mi chodzi o to, żeby były biodrówkami. Jeżeli będą po prostu z wysokim stanem, to ja ich nie będę chciała. To jest rozmiar 10 z 15 na 9, przecenione w funciaku. No i materiał jest fajny, elastyczny, niby takie jeansowe, ale no ja się skłoniłam, bo to mi się spodobało. Już Wam o to. Widzicie? I tu są tak, to jest taki łańcuszek. Znaczy to w sumie jest taki, wiecie, łańcuszek, co ja Wam mówię? Ten... To jest taki warkoczyk, o, przepleciony, tak tutaj spodnie i tu właśnie widzicie, jest dziura, czyli może będzie widać nogę i na tym mi zależało. Są fajne, elastyczne, zobaczymy, przymierzę i sprawdzę. Jeżeli będą dobre, to super, jak nie, to żadna strata. Na szczęście mam się z kim dzielić, więc to jest ekstra. Rzecz kolejna, jaką kupiłam, to tutaj niespodzianka dla mojego synka. Może też dla Oli, bo w sumie może razem zagrają, ale jakaś gra od 12 roku życia. Generator Re coś tam, nie widzę co tu jest napisane, bo jest zaklejka. Czekajcie, co tu jest napisane? O co tu chodzi? Zaraz Wam powiem, tą folię tylko zdejmę. Rex, o, generator Rex. Generator Rex, a Rex Agent of Providence. Dobrze, nie Provident. No, także taka gra, nie wiem, nie mam żadnego pojęcia, ważne, że od 12 roku życia, więc spoko, niech sobie grają. Także taka gra w funciaku za piątaka, ekstra, więc się cieszę. I co jeszcze? I purinka. I dokupiłam im purinę One i to jest ta adult. Polecałyście mi tą karmę Eden i ja jej nie mogę nigdzie znaleźć. Jak ją znajdę, na pewno ją zakupię, bo cały czas pamiętam i cały czas ona chodzi mi gdzieś tam po głowie. Więc jak znajdę, to ją przechwycę. No i to są moje wszystkie zakupy. Co? I wsio. Ja się będę żegnać, ponieważ czekam teraz już tylko... Daisy, ruszasz mi kamerą. Wiesz? Daisy. Spadaj! Nie, czekajcie, rusza mi kamerą. No, także ja się z Wami będę żegnać, ona tutaj sobie chodzi już koło karmy. Jeżeli chodzi o to, co dzisiaj mam na twarzy, bo nawet nie wiem, czy w ogóle cokolwiek widać. W każdym razie mam na twarzy, czekajcie, bo dzisiaj oczywiście jak się malowałam, to jeszcze nie posprzątałam. Jak żeby inaczej, bo nie miałam czasu. Musiałam szybko jechać, załatwiać sprawy. Mam na twarzy ten Elizabeth Arden Pure Finish. I to jest właśnie z SPF 15, co było fajne. Mam oczywiście roller Lush na rzęsach, ale tak bardzo szybko się malowałam, więc nawet nie wiem w sumie, czy coś widać. No i jeżeli chodzi o brwi, to oczywiście Goof Proof Brow Pencil w... Czy ty jesteś w jakimś... 3. Numerek 3. Także ten taki fajny, średni. No i to było na tyle. Nowe mam paznokcie, bo ja nie wiem, czy Wam pokazywałam. Zmieniłam paznokcie, tamte zdjęłam kolorowe, pomimo iż jeszcze się trochę trzymały, ale jeden mi odpadł, ten taki bardzo ładny. Potem jakoś tak sobie ściągnęłam resztę i powiem Wam szczerze, żeby zachciało mi się zmiany. Więc w sumie miałam je ponad 2 tygodnie, a te kolorowe miałam kilka zaledwie dni, ale w sumie jeszcze się trzymały, tylko już chciałam jakoś całkiem zmienić, bo nie mogłam znaleźć tych takich z cyrkoniami. Więc mam te takie, chyba nawet od Moni mojej. Coś mi się wydaje, że chyba od Moniczki one były. I było 14 paznokci w opakowaniu, a nie tak jak zawsze 24, czy tam nie wiem, ile oni dają. Już nie pamiętam. I co? I to. I czekam na Gracjana i zobaczę, albo z Gracjanem polecę, albo poczekamy na Oli i pójdę może z nimi we dwoje, z nimi dwojgiem, bo muszę iść do Paypointu, muszę iść do, nie wiem, właśnie może zajdę. Tutaj w sumie, nie, tutaj mi nie dadzą. Potrzebuję kluczyk od prądu z Empower albo z tej drugiej takiej
jak to się nazywa. Nie wiem, czy wy to używacie, ja pierwszy raz to o tym słyszę. Ta druga nazywa się, zadąpałem, E.ON. Cokolwiek to znaczy, także muszę iść po kluczyk i z tym kodem tutaj, co mam, ponieważ to mnie upoważnia do tego, żeby zdjąć tą kwotę z licznika z prądu. Jutro mają wejść tam panowie i mają włączyć te osuszacze. Wiecie, o co chodzi, jak się to nazywa fachowo, więc wiecie, o czym mówię. No, także będą suszyć, słuchajcie, po 3 miesiącach po prostu. Naprawdę, nie, nie, nie. Nie no, nic więcej jakby może nie powiem, bo po co. Także zobaczymy, muszę wejść później na maila, sprawdzić, czy jeszcze mi właśnie Madeleine coś odpisała. Na moje zapytanie miała się skontaktować z Kevinem i Kevin miał dać mi znać. Ja poprosiłam oczywiście wiadomość na maila, więc wszystko będę sprawdzać, jak wrócę z tym kluczykiem, bo ten kluczyk muszę dostarczyć do mieszkania tam wraz z kluczem od domu. No. I co? I tak. I jeszcze tutaj muszę sobie zapamiętać, mam jeszcze ze sobą kod, który oni użyją, żeby wejść tam do mieszkania. Wiecie, nie wiem, ja chyba będę musiała ten kod wklepać. Nie mam pojęcia, jak się to robi, ale jakoś to tam dam radę. Więc co? Ja się z Wami będę żegnać. Gadam już do Was w sumie 12 minut. Nic więcej się nie będzie działo. Co miałam załatwić, załatwiłam. Jestem bardzo zadowolona i te 2 godziny siedzenia w Advice House, czyli w Citizen Advice Biuro, opłaciło się. Burczało mi w brzuchu niesamowicie. I nawet była jedna zabawna historia, ponieważ pani, która mnie obsługiwała, trochę sepleniła. Bardzo sepleniła. I szczerze mówiąc, szczerze Wam powiem, że nie zrozumiałam do końca, bo tam był taki kwestionariusz, ona tam zaznaczała wszystkie, wiecie, jakie wydatki, jakie przychody, odchody, wychody i tak dalej, wiecie, o co chodzi? Ile na paliwo, a ile na prąd, a ile na gaz, a jakie masz dodatki, jakie zasiłki, w jakiej wysokości, ile na proszki do prania, ile na... No wszystko, po prostu ile na odzież, wszystko, takie durne pytania, że... Każdego tygodnia przecież każdy inaczej wydaje i ciężko jest obliczyć taką, wiecie, taką średnią z tych kwot. No ale dobra, dałyśmy radę i tam ona mnie zapytała, powiedziała słowo food, tylko ona odpowiedziała tak filter, coś takiego, wiecie. I ja mówię, jaki filter, żadnych filtrów nie używam, nie? I ja nie wiedziałam w ogóle, o co chodzi, jaki filtr, no ale skoro tam było tyle głupich pytań, to już mówię, dobra, może jakieś kurde filtry jeszcze tam, może coś w domu jest takiego, nie? Nie wiem, że nie mam filtrów, nie? A ona dopiero wyraźnie powiedziała i przeprosiła, że powiedziała bardzo niewyraźnie, bo faktycznie pani sepleniła nieziemsko. Miała jakąś w ogóle wadę wymowy. No i przeprosiła, mówi, że jednak chodzi o jej food. No, jest różnica między food a filtr, nie? No, spoko. Także zaśmiałyśmy się i to był taki fajny moment tego spotkania, chyba najfajniejszy. Sama zresztą powiedziała, że bardzo dużo ma takich śmiesznych historii, gdzie ktoś źle ją zrozumie, nie zrozumie lub ona kogoś nie zrozumiała i takie śmieszne wyrazy powstają. Więc fajnie, bo prawie by się okazało, że ja nie używam jedzenia, nie? No, że na jedzenie nic nie wydaje, nie jemy po prostu, wegetujemy. Więc fajnie. No i co? Leży, czeka na mnie kolejne pranie. Tu kubkę sobie położyłam, bo niestety nie mam tu kosza na pranie, a kupować nie będę, bo ja i tak jak się gdzieś będę musiała podziać, to będę wszystko kupować na nowo, więc nie chcę brać tutaj, wiecie, pierwszego lepszego. No, więc mam kubkę prania, za chwilę je muszę wstawić, bo jest piękna pogoda, więc jeszcze dzisiaj to wywieszę, a rano jeszcze właśnie zdążyłam wywiesić jedno pranie przed wyjściem z domu, także z samiszkiego rana pralka już chodziła. No, czekam teraz na dzieciaczki, bo w sumie już jest koło godziny 3, także zaraz już oboje będą i lecę dalej to załatwiać, lecę na moje mieszkanie i będę Was informować oczywiście na bieżąco co i jak. Mam nadzieję, że już będę mogła tego vloga o tego tutaj dołączyć do poprzedniego albo ewentualnie dodać go jako oddzielnego, bo stwierdziłam, że skoro się z Wami nie pożegnałam w poprzedniej części, czyli z wczoraj, z niedzieli, to po prostu dogram Wam to dzisiaj, plus oczywiście dodam Wam informacje, zaktualizuję Wam informacje te, których nie mogłam Wam podać w piątek, bo kazali mi przyjść w poniedziałek. Okej, miga mi chyba, że czas się kończy, także trzymajcie się cieplutko, mam nadzieję, że ten vlog Wam się podoba. Dawajcie znać co i jak, czy u Was wszystko w porządku. Trzymajcie się ciepło, pozdrawiam bardzo serdecznie, buziaki przesyłam, bajo!